czekaliśmy na tę możliwość upamiętnienia naszych bliskich, aby każdy, kto dzisiaj rano rozpoczął dzień z mediami takimi czy innymi, zobaczył, że to jest właśnie taki dzień. Taki dzień. To jest nasze zwycięstwo, to jest ich zwycięstwo. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że 13 kwietnia ma w sobie posmak niepokoju, porażki, pytania. Dlaczego jest nas dzisiaj tak niewielu? Dlaczego świadomość istnienia Muzeum Katyńskiego nawet w mieście Warszawa jest nikła? Dlaczego, i właśnie to największe pytanie, dlaczego nie jesteśmy dzisiaj w Katyniu? Dlaczego nie jesteśmy na którejś z katyńskich nekropolii? Dlaczego pociągi specjalne nie jeżdżą już do Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni? Dlaczego na tamtych miejscach, o których słyszymy wiele ważnych i wielkich słów, to nie my składamy dzisiaj kwiat? To pytanie, ten niepokój jest w nas. Jest nas tu dzisiaj garstka. Przyjechaliśmy z naszymi dziećmi, wnukami, prawnukami, aby nad grobami ojców przekazać im nasze posłanie. Pilnujcie tego miejsca, pilnujcie godnej pamięci waszych przodków. Nigdy nie pozwólcie, aby ta pamięć była zawłaszczana przez obce osoby, jak to niestety często ma miejsce. Nikt poza wami nie ma prawa do tego miejsca i pilnowania tej pamięci. Przekażcie kiedyś to posłanie swoim dzieciom. Niech ta pamięć trwa. Jeszcze raz powtarzam i zobowiązuję was, pilnujcie tego miejsca i pamięci waszych przodków. Te słowa miał wypowiedzieć prezes Federacji Rodzin Katyńskich, mój ojciec Andrzej Sariusz-Skąpski, 8 lat temu, podczas uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Te słowa zostały w jego komputerze, wydrukowane na kartce, która przetrwała katastrofę, i nagle stały się jego testamentem. W testamentach najgorsze jest to, jeśli można je powtarzać z roku na rok, z roku na rok, a one są aktualne. Pilnujcie tego miejsca, mówił mój ojciec i mówi do nas nadal. Prosimy, aby nasza determinacja, determinacja rodzin katyńskich była uszanowana. Aby 13 kwietnia był czczony przez nas na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, w Charkowie, Miednoje i Bykowni. Abyśmy nadal walczyli o piąty cmentarz katyński w Kuropatach. Te miejsca już istnieją. To piąte ma powstać. Nasza obecność to realizacja testamentu tych wszystkich, którzy tam spoczęli. I tych wszystkich z rodzin katyńskich, których już nie ma między nami, ale my, wnukowie, prawnukowie i praprawnukowie ofiar, będziemy ten testament wypełniali. To fragment wystąpień ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, także pani tutaj Sariusz-Skąpskiej z Fundacji Prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. No i właśnie refleksja też na ten temat. Pozwoliłem sobie zaprosić tutaj do nas, do rozmowy, pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Instytut Historii. Pan w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie, 70 lat temu niemiecka agencja Transocean poinformowała o odkryciu masowego grobu ze zwłokami tysięcy oficerów polskich w Katyniu. Jaka była, może przypomnijmy, historia? Wiemy, że Niemcy to skrzętnie, prawda, ukazywali, prawda, nagłośnili zbrodnię katyńską, która była, i wielka była chęć, żeby ją ukryć przez władze sowieckie, Rosji sowieckiej. Chociaż podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow kilka lat wcześniej, prawda, pakt został zerwany, no i tajemnica, wielka tajemnica katyńska została odkryta, przedstawiona światu. No tak, tak to było
wersji oficjalnej, chociaż od początku właściwie wokół zbrodni katyńskiej rozpoczęła się taka dziwna gra tych ciemnych sił, które brały udział, także pośrednio. Jak Niemcy, bo trzeba powiedzieć, że wykonawcami zbrodni byli Sowieci, ale przecież to wszystko by się nie stało, gdyby nie wcześniejszy układ Ribbentrop-Mołotow i traktat o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie niemiecko-sowieckim z września 1939 roku. Więc źródła świadczą o tym, że Niemcy już posiadali wiedzę o tym, że w okolicach Smoleńska są masowe groby polskich oficerów już w 1941 roku, bo kiedy przyszły tam jednostki armii niemieckiej w czasie tej wielkiej ofensywy letniej Wehrmachtu przeciwko Sowietom, to zgłaszali się miejscowi ludzie informujący o tym, co tu działo się wiosną 1940 roku i że prawdopodobnie tu są masowe groby właśnie polskich oficerów. I Niemcy to, że tak powiem, schowali dla siebie, nie chcieli z tym nic robić i dopiero potem, jak przyszła dogodna chwila, z punktu widzenia Niemców dogodna chwila była w momencie, kiedy zaczęła im się pogarszać sytuacja militarna na froncie wschodnim, czyli w 1943 roku, wtedy postanowiono uruchomić tą tak zwaną kartę katyńską. To widać wyraźnie chociażby w zapiskach Józefa Goebbelsa, ministra propagandy Rzeszy, który cynicznie pisze o tym, że właściwie to, że polscy oficerowie tam leżą i zginęli z rąk Sowietów, to jest ich własna wina, bo nic właściwie lepszego im się nie należało. Natomiast my musimy to rozegrać propagandowo, żeby pokazać, zwłaszcza na Zachodzie, że my tu walczymy przeciwko bolszewikom, ponieważ jeżeli nie będziecie razem z nami walczyć, to znaczy nie będziecie wstępować do Waffen-SS i popierać Rzeszy Niemieckiej w inny sposób, to zobaczcie, co was czeka, prawda? I oczywiście dla celów propagandowych tak to robiono, nie myśląc i nie mówiąc, bo przecież w tej propagandzie nie chodziło o prawdę, o tym, że właśnie ten współudział Niemców od początku w tej zbrodni był, bo tak jak powiedziałem na wstępie, nie byłoby tej sytuacji, że Sowieci by do niewoli zgarnęli tyle tysięcy polskich oficerów i generalnie Polaków, gdyby nie wcześniejsze porozumienie z Niemcami, więc od początku Niemcy grali cynicznie tą kartą, a nasi alianci zachodni, którzy też mieli wiedzę o prawdziwym przebiegu zbrodni katyńskiej, także to chowali dla siebie w imię tak zwanej spoistości koalicji antyhitlerowskiej. No i przecież prasa na przykład w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza ta inspirowana przez wywiad sowiecki czy wprost komunistyczna, można powiedzieć, powielała całkowicie oficjalną sowiecką linię propagandową, że to właśnie wykonawcami tej zbrodni byli Niemcy. No więc tu od początku widzimy ten taki dramatyczny, tragiczny dla Polski tak zmaganie się właściwie różnych odcieni kłamstwa, prawda? Jak widzimy, to są różne odcienie kłamstwa wokół tej sprawy. Panie profesorze, śmierć to okropne, jeśli chodzi w ogóle dla człowieka, tym bardziej dla żołnierza, który zakłada, że oczywiście jeżeli zginie, to zginie w boju, zginie w czasie wojny, prawda, w czasie tutaj wymiany, prawda, strzałów i tak dalej. Tutaj śmierć, mam takie pytanie, czy oficerowie, czy w ogóle liczba jeńców była tutaj bardzo, bardzo wielka, czy oni spodziewali się, że tak będą potraktowani, czy jednak liczyli, że jako żołnierze zostali, przynajmniej oficerowie, zostaną tutaj potraktowani według prawa międzynarodowego? Prawdopodobnie wielu z nich miało taką nadzieję, bo proszę zwrócić uwagę, trzeba pamiętać o tym, że przecież rozkaz wodza naczelnego z 17 września 1939 roku, zaraz po tym jak Sowieci wkroczyli na wschodnie obszary Rzeczypospolitej, był taki, żeby unikać starć z bolszewikami. Gdzieś tam w tle była taka nadzieja właśnie, że nie dojdzie do tego najgorszego. Bo tak to należy interpretować chociażby też fakt taki, że władze Rzeczypospolitej, prezydent nie zdecydował się na ogłoszenie, że jesteśmy w stanie wojny z Sowietami, prawda? To jest, jak wiadomo, to jest zawsze oficjalnie w prawie międzynarodowym ogłoszenie czy deklaracja, że jesteśmy w stanie wojny, prawda, z jakimś państwem, a
niesie ze sobą też pewne skutki prawne, prawda? Więc tego nie było. Co oczywiście nie zmienia faktu, że czy byłaby ta deklaracja, czy nie byłaby, to przywództwo sowieckie by wykonało swoje plany. Z pewnością wielu oficerów, zwłaszcza tych pochodzących ze wschodnich województw Rzeczypospolitej, doskonale wiedziało, czy przeczuwało, co może ich spotkać. No i rzeczywiście oni mieli rację. My właściwie, mimo że wydawać się mogło, że właściwie o zbrodni katyńskiej wiemy wszystko, no bo wiadomo, już nawet Sowieci przecież się przyznali, że to oni, ale przecież nie mamy wglądu do całości dokumentacji. Jak wiadomo, władze Federacji Rosyjskiej to jak gdyby wstrzymują możliwość dojścia do tego. I na przykład nie wiemy, kto był tłumaczem w czasie przesłuchań polskich oficerów, bo jak wiadomo, przed egzekucjami polscy oficerowie byli przesłuchiwani. I kto tłumaczył te przesłuchania, prawda? Czy to byli na przykład działacze, nazwijmy to polskojęzyczni działacze Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, prawda? Kto to był? Jakie nazwiska były aktywne w tym? Towarzysze, prawda? Towarzysze zbrodni katyńskiej. Tak. Tego nie wiemy, prawda? A musi to być wiedza cenna, skoro władze Federacji Rosyjskiej ciągle zabraniają dostępu polskim historykom, czy w ogóle historykom do tych materiałów katyńskich. No właśnie, to moje pytanie, nie wiem, czy retoryczne, czy na miejscu, to czy władze Federacji Rosyjskiej odcięły się bardzo konkretnie od Rosji czerwonej, komunistycznej, sowieckiej? No oczywiście, że się nie odcięły. Tutaj wchodzimy oczywiście na inny temat, pewnej takiej hybrydowości tej mentalności i pewnej tożsamości współczesnej Rosji. No bo z jednej strony, jak popatrzymy w Moskwie, w centrum, prawda, odbudowany kosztem, wielkimi kosztami, wspaniały sobór, wielka katedra prawosławna Chrystusa Odkupiciela, a nieopodal mamy dobrze zakonserwowane muzeum, mauzoleum Lenina, człowieka odpowiedzialnego za utopienie we krwi dawnej Rosji, w tym także prawosławia rosyjskiego. Prawda? I jedno i drugie jest uważane, jak mówi Putin, że to należy do naszej rosyjskiej tradycji, prawda? I diabeł i anioł, prawda? Można powiedzieć. No więc jak to jest rzeczywiście tak jak ten dwugłowy orzeł rosyjski, prawda? Tutaj mamy też taką dwugłowość, można powiedzieć. Z jednej strony nachylenie się do jakiejś tam, przynajmniej deklaratywne, do tradycji prawosławnych, a z drugiej strony niewyrzekanie się totalitarnej, zbrodniczej sowieckiej władzy. Ostatnia jeszcze rzecz, bo czas mamy oczywiście ograniczony, tylko tak sygnalizujemy. Nie lubię tych obliczeń, bo to można powiedzieć, a czemu, skąd tak dokładnie wiemy, ale jeśli chodzi o liczby, to są też zatrważające. I moje pytanie, czy można tak powiedzieć, co by Polska, jakby Polska wyglądała, gdyby nie ta ofiara, nie ta zbrodnia, jeśli chodzi o tutaj korpus oficerski, bo się mówi ponad 10 tysięcy oficerów i żołnierzy. Jakby, no, historia nie lubi gdybać, prawda, bo to nie można tak mówić, co by było gdyby, no, ale jakby mogły wyglądać losy naszej ojczyzny, chociażby właśnie nawet i po tej wojnie wygranej w taki, a nie inny sposób. Zdecydowanie inaczej i lepiej by wyglądały, ponieważ w Katyniu, w innych miejscach zginęły dziesiątki tysięcy reprezentantów polskich elit. Oni już nie mogli mieć swoich dzieci. Nie mogli napisać, nie mogli tworzyć, ale właśnie nie mogli mieć dzieci. Te rodziny jak gdyby zostały przerwane w pół, prawda? I te tradycje rodzinne to są niepowetowalne straty, których trudno opisać, tą wyrwę, która została uczyniona i my dopiero teraz w tych naszych czasach współczesnych powoli tą wyrwę zapełniamy. Po ponad 70 latach to jest strata takiego kalibru. I zapomnieć, nie możemy, dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tak się złożyło niestety, że łączymy oczywiście ten Narodowy Dzień również z pamięcią o tragedii smoleńskiej, tak teraz mówimy, tragedia, katastrofa. Być może na całą prawdę trzeba nam jeszcze poczekać. Ale jedno jest pewne, tak jak pisał, wiesz, jeżeli ja bym o was zapomniał, o nich zapomniał, to Panie Boże, na niebie zapomnij o mnie. To jest ta rana, o której musimy pamiętać. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za refleksję, za jeszcze przypomnienie nam tutaj tych danych historycznych. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję.
Państwu zmieniamy nieco nastrój, chociaż do tematów związanych z życiem jeszcze powrócimy. Przechodzimy do tematów bardziej przemysłowych, a więc sprawa gazociągu Nord Stream, który tutaj przy polskim brzegu sobie działa, że tak powiem. Też i sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o dostawę gazu. Były dobre informacje, że ten gaz dla odbiorców indywidualnych tanieje. To też jest dobra myśl, ale myślę, że ogólnie o sytuacji z tym związanych trzeba nam sobie jeszcze przypomnieć niejako też i historycznie, jak to wyglądało kiedyś, kto podpisał bardzo negatywne, szkodliwe porozumienie, jeśli chodzi o ceny i przesył. Mamy teraz połączenie z ekspertem w tym temacie na naszej antenie, niejednokrotnie goszczący, pan Janusz Kowalski. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. No właśnie. Dzisiaj mówimy, że Nord Stream, że jeden, drugi, ale sytuacja taka trudna i negatywna, bolesna, rozpoczęła się dobre kilka lat temu. Przede wszystkim Niemcy w sposób strategiczny razem z Rosją realizują od kilkunastu lat projekt budowy dwóch takich nitek gazociągu Nord Stream, który docelowo ma umożliwić zakończenie przesyłu gazu via Ukraina do państw Europy Wschodniej po to, aby Ukraina znalazła się w całkowitej izolacji gospodarczej i jakby w sposób rzeczywisty uzależniła się od rosyjskiego gazu, pozbawiono oczywiście wpływów za przesył surowca do państw Unii Europejskiej. I tym pomysłem jest oczywiście transportowanie 110 miliardów metrów sześciennych surowca właśnie przez Morze Bałtyckie. W tej chwili jest jedna nitka 55 miliardów metrów sześciennych i Niemcy i Rosja w tej chwili uzyskują poszczególne zgody państw, przez których morza, wyłączne strefy, będzie ta druga nitka przebiegać. Niedawno taką zgodę niestety wydała Finlandia. Jeszcze czekamy na decyzję Szwecji i szczególnie Danii, co w kontekście polskiego projektu budowy korytarza do Norwegii, a pierwszą częścią tego korytarza jest budowa gazociągu Baltic Pipe, ma oczywiście kolosalne geopolityczne znaczenie, ale trzeba oczywiście zakładać scenariusz taki, że niestety te działania będą cały czas dynamizowane i teraz jest pytanie oczywiście o jedność państw Unii Europejskiej w kontekście solidarności energetycznej, geopolitycznej, bo ten projekt, który podczas ostatniej wizyty na Ukrainie już nawet sama pani kanclerz Angela Merkel wprost nazwała projektem politycznym, chodzi oczywiście o Nord Stream, a więc projektem, którego realizacja uderza w żywotne interesy, można powiedzieć, niepodległości gospodarczej Ukrainy. Jeżeli będzie on zrealizowany, zmieni on oczywiście taką geopolitykę rurociągów, gazociągów i geopolitykę polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ gaz i ropa naftowa jest wpisana przez Władimira Putina jako absolutne narzędzie polityki zagranicznej. I teraz na tym naszą odpowiedzią jako Polski, która w przeciwieństwie do takich państw jak Słowacja jest w dużo bardziej komfortowej sytuacji, bo mamy dostęp do morza i dzięki decyzjom pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który z inicjatywy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku rozpoczął budowę i dokończył na lata budowa 10 lat później gazoportu w Świnoujściu, który umożliwia dzisiaj odbiór 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Drugą odpowiedzią na Nord Stream i na uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu jest oczywiście budowa korytarza norweskiego, ale tutaj warto oczywiście pamiętać, że kluczową cały czas wiedzą, aby radiosłuchacze i Polacy zrozumieli, jak mapa interesów rosyjskich wygląda w Polsce, szczególnie w kontekście przyszłego roku, kiedy to w roku 2019, bo o tym bardzo warto pamiętać, wygasa tak zwany kontrakt przesyłowy przez Polskę Gazpromu, ponieważ należy pamiętać, że mamy tak zwane dwa kontrakty. Pierwszy kontrakt to jest kontrakt odbiorczy, tak zwany kontrakt Yamal, o którym tu często rozmawiamy i tutaj ojciec właśnie mówił o szczególnie fatalnej aneksie do tego kontraktu z roku 2010 podpisanego przez rząd Donalda Tuska, który zwiększył uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu do roku 2022, zwiększając odbiór rosyjskiego gazu od Władimira Putina do roku 2022. To jest jeszcze kontrakt tak zwany przesyłowy, a więc gazociągiem
ziemi amalskie przez 660 km w Rzeczpospolitej jest przesyłane rocznie 27-28 miliardów metrów sześciennych gazu do odbiorców zachodnich. Ten oczywiście wolumen w przypadku uruchomienia gazociągu drugiej nitki gazociągu Nord Stream byłby już transportowany przez Morze Bałtyckie, ale póki co nie ma jeszcze tej drugiej nitki i to oznacza, że w przyszłym roku czeka nas czas, myślę, dużego napięcia takiego negocjacyjnego i korporacyjnego właśnie z Gazpromem, który oczywiście będzie zainteresowany przedłużeniem tego kontraktu, a pamiętajmy, że na mocy fatalnych decyzji rządu Donalda Tuska z października 2010 roku Polska nie czerpie żadnych poważnych profitów z tytułu przesyłania tego wolumenu gazu do odbiorców zachodnich. Mogę powiedzieć wprost, że tak naprawdę Polska dotuje cenę rosyjskiego gazu subwencją rezygnacji z właśnie z profitów, z miliardów złotych, które powinniśmy z tego tytułu czerpać, bo przypomnę, że to właśnie rząd Donalda Tuska zadecydował w październiku 2010 roku, że maksymalnie spółka Europol Gaz, która jest operatorem, jest właścicielem gazociągu polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, może zarobić maksymalnie 21 milionów złotych zysku netto, a przed tą renegocjacją tej fatalnej umowy zyski z tego tytułu sięgały od 200, 300, nawet do 400 milionów złotych rocznie. Te miliony złotych po prostu Polska straciła. I oczywiście Rosja nie będą zainteresowani, żeby ten kontrakt przesyłowy przedłużyć. I w związku z tym oczywiście cały czas czekamy na bardzo ważne wydarzenie, jakim jest oczywiście w pewnym momencie ujawnienie pełnej informacji o tym, jak te negocjacje, które doprowadziły do tak fatalnych porozumień z 2010 roku rządu Donalda Tuska wyglądały i dlaczego Polska osłabiła swoją pozycję na tej mapie. A dlaczego to jest jeszcze objęte tajemnicą? Czy to jest jakaś, musi płynąć jakiś czas, czy taka jest po prostu umowa podpisana, że nie wolno o tym mówić? Wszystkie umowy oczywiście gazowe są objęte tajemnicą, ale pamiętajmy, że sprawę negocjacji, gdzie tutaj patronem takiego kursu zachodniego, kursu europejskiego, kursu wolnorynkowego, kursu przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego w latach 2009-2010 do katastrofy smoleńskiej był oczywiście pan profesor prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, który przeciwstawiał się polityce Tuska, która pchała nas bezpośrednio w kilkudziesięcioletnie uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu, bo przypomnijmy, że to Donald Tusk chciał przedłużenia kontraktu odbiorczego z 2022 roku do roku 2037. Takie instrukcje negocjacyjne dla swoich negocjatorów rządowych Donald Tusk podpisywał i chciał przedłużenie tego kontraktu przesyłowego, który się w przyszłym roku kończy z roku 2019 do roku 2045. Dobrze, że 2200, prawda? I teraz prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński przy wsparciu wtedy również Komisji Europejskiej, bo o tym warto pamiętać, jakby starał się utrzymać polski kurs na zachód, a Donald Tusk starał się, aby ta wajcha została przestawiona z zachodu na wschód i starał się, aby Polska jak najbardziej była uzależniona od rosyjskiego gazu, a więc niestety utraciliśmy kontrolę faktyczną nad spółką, która jest właścicielem gazociągu jamalskiego. Niestety decyzją Donalda Tuska zwiększyliśmy uzależnienie od rosyjskiego gazu do roku 2022, bo ten wolumen gazu, ta ilość gazu, która dodatkowo jest kupowana, dzisiaj powinna być kupowana z gazoportu w Świnoujściu, który został uruchomiony. I niestety pozbawiliśmy się jakichkolwiek poważnych wpływów z tytułu przesyłu przez nasze terytorium 27 miliardów metrów sześciennych gazu. To były właśnie decyzje rządu Donalda Tuska. I teraz pamiętajmy, że właśnie Donald Tusk, który w kontekście wydarzeń roku 2009-2010 no nie może być inaczej postrzegany jako człowiek Władimira Putina w Europie, ponieważ
jego decyzje zwiększały uzależnienie Polski od Rosji, były absolutnie antyrynkowe i absolutnie przeczyły zdroworozsądkowej polityce budowania bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji i konkurencyjnego rynku gazu. A to świętej pamięci Lech Kaczyński, na szczęście jego postawa spowodowała to, że w ostatniej chwili rząd Tuska cofnął się z przedłużenia tego kontraktu do roku 2037, kontraktu jamalskiego. Ale jednak dzisiaj wiedza na temat tego, na temat kulis tych negocjacji, nadal również w kontekście Nord Streamu, również w kontekście mapy wpływów Rosji i szczególnie w kontekście roku 2019, kiedy to znowu będziemy pod dużą presją Rosji, która będzie chciała swoje strategiczne interesy w Polsce realizować i znowu będziemy mieć wypływ dezinformacji, działań tak zwanych ekspertów, którzy będą udowadniać, jak bardzo ważne jest niekorzystne dla Polski utrzymanie tego, powiedzmy sobie, modelu Tuska z roku 2010 i znowu będziemy mieć do czynienia oczywiście z pewną nowomową Donalda Tuska, który dzisiaj chce zapomnieć o tych fatalnych swoich decyzjach, które przeczą jego takiemu, można powiedzieć, europejskości rozumianej jako utrzymywanie kursu zachodniego, kiedy dokładnie to Komisja Europejska była najważniejszym czynnikiem krytykującym tamte decyzje rządu PO-PSL z roku 2009 czy 2010. Więc poznanie tej kuchni negocjacyjnej całkowicie jest jakby warunkiem przygotowania i zrozumienia sytuacji Polski na najbliższe lata. Na szczęście bardzo twarda polityka prowadzona od 2015 roku rządu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście uniezależnienia, budowa przede wszystkim korytarza do Norwegii, budowy nowego połączenia, które nas już całkowicie uniezależnia od rosyjskiego surowca, przynosi efekty i nasza pozycja jest dużo twardsza. No właśnie, czyli jeszcze jedno pytanie na koniec, takie dla jasności, bo to bardzo jasno pan to mówi, ale czyli Nord Stream 2, jeżeli będzie, a wszystko wskazuje na to, że powstanie, bo już widzimy Finlandia uległa i tak dalej, na ile on osłabi status quo tego kanału norweskiego, nazwijmy go, który przez Polskę będzie tam aż do Morza Czarnego, prawda? Znaczy, tu nie widzę żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o Polską, o polski projekt uniezależnienia od rosyjskiego gazu i budowy korytarza norweskiego, to również do złóż, które posiada PGNiG, którego miałem zaszczyt być w 2016 roku wiceprezesem i kupowaliśmy kolejne złoża właśnie pod, właśnie z myślą o tym, aby po uruchomieniu tego projektu budowy korytarza swój własny surowiec z Norwegii transportować do Polski. Ale fundamentalne jest znaczenie, jakby przypomnienie tych słów, które wypowiedział m.in. w Niemczech pan premier Mateusz Morawiecki, że w tej chwili gra w Europie toczy się o to, czy Europa chce mieć na swojej wschodniej rubieży niepodległą i suwerenną Ukrainę i chce wzmacniać Ukrainę, czy chce mieć Ukrainę słabą i podporządkowaną Rosji. I dlatego Polska słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego potwierdza, że robi wszystko, aby jednak mówić jednym głosem i skoro jest to projekt polityczny, budowa Nord Stream 2 i uderza w bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, które cały czas jednak infrastrukturalnie są uzależnione w dużej części od węglowodorów z Rosji, żeby jednak ten projekt powstrzymać. I ja wierzę, że również ostatnie wydarzenia, a więc zamach w Wielkiej Brytanii, łączący bezpośrednio działania tajnych służb właśnie z Władimirem Putinem i jego otoczeniem, są tymi wydarzeniami, które sprawiają, że coraz więcej państw w Unii Europejskiej będzie popierać polskie stanowisko i nasza konsekwentna polityka mówienia nie Nord Stream 2, mam nadzieję, że przyniesie również rezultaty. Z drugiej strony mamy konsekwentną politykę jednak Niemiec i Rosji do realizacji tego politycznego projektu wymierzonego w bezpieczeństwo przede wszystkim Ukrainy. Oby tak się działo. Dziękuję bardzo panie Januszu za komentarz, za takie przyswojenie nam tych danych dla naszych słuchaczy. Pozdrawiamy gorąco. Dziękuję. Z panem Bogiem dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego.
naszej ojczyzny i nie tylko, bo widzimy tutaj kontekst bardzo konkretny, mocny, europejski i światowy także. Jeszcze więcej jakby tutaj tych historii.
robimy, musimy robić z głową. I ja mam taką nadzieję po prostu. Może to jest moja tylko naiwność, nie? Ale mam taką nadzieję, że politycy za życiem są za życiem ci, którym zaufaliśmy i chcą to zrobić z głową. Mam nadzieję. Oby kiedyś nie znaczyło, tutaj też jest to stwierdzenie nigdy, prawda, bo nieraz jest tak, że wiele naprawdę wniosek pozytywnych rzeczy odłożonych potem nigdy już się nie realizuje. Tak, no bardzo dla mnie niepokojąca była wypowiedź bodajże polityka Prawa i Sprawiedliwości, pan Suski, bodajże, nie wiem, czy nie pomyliłem tej nazwiska, który jakby no mówi, że ten kompromis, który jest, to jest czymś dobrym. Nie, to jest śmiertelny kompromis. Takich kompromisów nie powinniśmy nigdy uznawać, nie tylko jako katolicy, jako chrześcijanie, ale po prostu jako ludzie, bo to jest świadectwo naszego człowieczeństwa i nie powinniśmy godzić na takie kompromisy. Jeżeli jest możliwość, to powinniśmy wywalczyć jak najwięcej i mam nadzieję, po raz kolejny powtarzam, że mam nadzieję, że to, co robią obecnie politycy, jest to pewna strategia dochodzenia z głową do tego celu, jakim jest obrona życia nienarodzonych chorych i też z podejrzeniem choroby dzieci, które byłyby obronione przez właśnie tą ustawę. I także trzeba do tego dodać to, o czym ksiądz powiedział. Nasze teraz powinno być nasze potwierdzenie tej ustawy, ale także jakby takie dodanie także i sił i odwagi tym politykom. No ja zawsze... Miejcie odwagę. Teraz są czas, kapitalny czas, żebyśmy my to wykorzystali i my także potwierdzili, na ile my tak naprawdę chcemy tej ustawy. Są marsze dla życia. I pojutrze w Warszawie, w Szczecinie. W Warszawie o godzinie 11 się rozpoczyna Eucharystą, w Szczecinie o godzinie 15 jest pod pokoju. A jak wyrusza? Jak się rozpoczyna Warszawa? Z jakiego miejsca? W Warszawie rozpoczyna się mszą świętą. Dokładnie nie wiem. Przepraszam bardzo, jestem tak zaoferowany swoim marszem dla życia, że niewiele ci śledzę, ale w każdym razie... Ale dojdziemy do tego, natomiast... O godzinie 11 Eucharystą się rozpoczyna w Warszawie, a w Szczecinie o godzinie 15 spod pomnika figury Jana Pawła II na Jasnych Błoniach i kończy się Eucharystą z podjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego. I powiem tak, to co będzie w Warszawie, to co będzie w Szczecinie, również będzie, to będzie takie też nasze potwierdzenie, na ile my tutaj jesteśmy za tym życiem, bo możemy tego psioczyć tylko na polityków, a sami nic nie robić, także... Później będą marsze następne, będą i w maju, i w czerwcu najwięcej będzie. Po prostu to naprawdę powinno być takie nasze tłumne wyjście na ulicę. Dostaliśmy telefon od pewnej osoby niepełnosprawnej w Szczecinie, która bardzo chce być na marszu. Mówi, poszukuje wolontariusza, który mnie przywiezie i odwiezie. To jest bardzo ważne. Nawet osoby, które nie mogą jakby fizycznie tutaj uczestniczyć, chcą zrobić wszystko, żeby to uczestnictwo było. I myślę, że każdy z nas, kto ma taką możliwość, aby być w swoim mieście, mało tego, aby dojechać także. To jestem przekonany, że gdybym nie był na marsz dla życia w Szczecinie, to bym tego dnia pojechał na marsz dla życia do Warszawy. Ja ciągle mam w pamięci przed kilku lat rozmowę z pewnymi paniami, to była rozmowa w Gryficach, one przyjechały z Kanady i one mówią, że były w tym roku na marszu dla życia w Kanadzie, 8 godzin jechały, 8 godzin, po to, żeby być na marszu dla życia i 8 godzin wracały z marszu dla życia, a więc tutaj naprawdę jest to z naszej strony powinno być takie potwierdzenie poprzez właśnie udział w tym jakże ważnym wydarzeniu. No i ciągle mamy tutaj to przekonanie, Pan Bóg błogosławi tym, którzy bronią życia, tak. Ale też sobie odpowiedzmy, a tym, którzy to życie zabijają, no nie chce się w Pana Boga tutaj w ręce, prawda, przemieniać. Natomiast jeszcze mam w pamięci, zawsze ten temat podejmuję, ksiądz też to pamięta, wypowiedź jeszcze wtedy kardynała Karola Wojtyły, który powiedział w komentarzu do tego, ile milionów dzieci zabito w Polsce od 1956 roku, ponad 20 milionów, że przyjdzie nam, jak my chcemy, za to. I ja tylko się zastanawiam, kiedy to nastąpiło, czy to nastąpi. Może Boże Miłosierdzie nas tutaj też na pewno chroni. Na pewno już teraz możemy spojrzeć na to, co się stało, to trochę tak jest z takiej innej strony. Gdzie by była Polska, gdyby od czasów powojennych był ten szacunek dla każdego życia, nie? No
socjologicznie to jest bardzo łatwo obliczyć. Byli potęgą w Europie. Potęgą. To byłoby po prostu coś, co... No, myślę, że każde państwo by musiało być naprawdę z nami liczyć, nie? To trzeba powiedzieć po tej stronie oczywiście, nie? Ale tutaj trzeba jedno powiedzieć, nie? Pragniemy, by Pan Bóg nam błogosławił. Jeżeli z jednej strony mówimy, Panie Boże, błogosław, a z drugiej strony odtrącamy błogosławiącą rękę Pana Boga, odtrącamy naszym przyzwoleniem na aborcję, naszym brakiem aktywności, aktywności nie tylko tam na górze w polityce, ale aktywności w tej mniejszej jakiejś społecznej pomocy obok nas, no to po prostu no, nie dziwmy się, że Pan Bóg, tak powiem po ludzku, ze łzami na nas spogląda, mój chcemy pomagać, ale wy nie chcecie tym pomagać. No i naruszanie prawa do życia człowieka narusza łap moralny. Chcemy życia, to bądźmy za życiem. Ja też tutaj tak do strony polityków bym powiedział, nie? Żeby się nie walić, że jeżeli nawet będą jakieś zawirowania większe czy mniejsze, to dostaną takiego wiatru w żagle, się skrzydła rozwiną, że naprawdę będą w stanie robić wielkie rzeczy, bo nie można robić w państwie wielkich, wspaniałych, cudownych rzeczy, spraw, jeżeli otrąca się no, wielkość i święte życia ludzkiego. To cały ład moralny zostaje wtedy naruszony, no taka jest prawda. Tak, oczywiście, zgadza się. Nie ma tutaj dwóch zdań dyskusji. Księże Tomaszu, dziękuję bardzo za rozmowę, za inicjatywę, za też przypominanie nam o tym. Fundacja Małe Stópki, tak? Tak, Małe Stópki. Ta organizacja, która właśnie przede wszystkim broni życia i kocha, mówi, żeby życie szanować, kochać i bronić. Dziękujemy za rozmowę i za uczulenie nas wszystkich w tym temacie. Pozdrawiamy archidiecezję szczecińsko-kamieńską z Panem Bogiem. Dziękujemy. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk ze Szczecina był naszym gościem. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Jeszcze zerwie Henka z rąk, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty rok. Chodź gotów, jeszcze zabrzmi. Cichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kosz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąd i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając na ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, zerwie pętla z nóg, gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Europa znów jest z nami i z pomocą skora wiec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i
pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, może upijamy jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pętka z nóg. Jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może zerwie pęta
Przed nami felieton Myśląc Ojczyzna, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Kasta i ci, co na rozkaz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Punktem wyjścia dzisiejszej refleksji